Ogromna frekwencja na pikniku rodzinnym. Czekaliśmy przez długie 2 lata pandemiczne na takie wydarzenie. Widać, że jest ogromna potrzeba wspólnej zabawy, spotykania się, rozmowy. I cieszę się, że tak wszyscy Państwo pięknie się bawicie. Przyszło wiele, wiele rodzin z dziećmi. Była wspaniała, wspaniała atmosfera. Chcę podziękować oczywiście wszystkim organizatorom, no, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego dzisiejszego wspaniałego wydarzenia. Proszę Państwa, cieszymy się bardzo, że pikniki wróciły, że dzisiaj mieszkańcy się bardzo dobrze bawią. Cieszymy się z tego dobrego kontaktu, z każdego kontaktu właściwie z mieszkańcami i cieszę się, że mogłam się dzisiaj tutaj z Państwem spotkać. Dziękuję bardzo za przybycie, dziękuję organizatorom również za tak wspaniałe wydarzenie. Myślę, że będziemy się teraz coraz częściej spotykać. Dzisiejszy Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował piknik rodzinny na dzielnicę Pradze Południe. Było bardzo dużo atrakcji dla małych dzieci, dla średnich dzieci, dla seniorów, dla całych rodzin. Odbywały się konkursy tych najmłodszych, mały mikrofon, duża scena, odbywały się konkursy śpiewu seniorów. Piknik rodzinny Ośrodka Pomocy Społecznej to nie tylko czas na integrację, na spotkanie się rodzin, to też przede wszystkim wspaniała alternatywa do wyjścia z domu, do tego, żeby spędzić miło, fajnie czas w parku wśród swoich znajomych, z rodziną. I do tego zażyć wspaniałej zabawy, wiele atrakcji, które przygotowaliśmy jako Ośrodek Pomocy Społecznej i pracownicy ośrodka. Piknik rodzinny Ośrodka Pomocy Społecznej odbył się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Wszystko po to, żeby każdy mieszkaniec dzielnicy czuł się tutaj dobrze. Frekwencja dopisała, więc mamy nadzieję, że piknik się podobał i dziś już zapraszam za rok.